wakacyjnej przerwie działalność wznawia Klub Podróżnika PTTK. Pierwsze spotkanie organizowane wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną odbędzie się w najbliższy piątek, 6 września w Bibliotecznej Galerii Ex Libris. Gościem będzie Ewa Marczewska. Podróżniczka z Łodzi opowie, jak turystycznie można spędzić długie weekendy u naszych sąsiadów. Spotkanie zatytułowane Tuż za Miedzą, czyli długi weekend w Górnej Bawarii i na Białorusi, rozpocznie się o godzinie 18.30. Na drugie spotkanie w klubie nie trzeba będzie długo czekać. W piątek, 13 września, organizatorzy zapraszają na spotkanie autorskie z Elżbietą Wisławską, starszym kustoszem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Pisarka zaprezentuje książkę pod tytułem W drodze – Moje podróże z literaturą w tle, która opowiada o wyprawach zainspirowanych pisarzami i ich twórczością. Podczas spotkania, początek o godzinie 18.30, będzie możliwość nabycia książki. Po raz szósty Muzeum Miasta Pabianic włącza się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, których tegoroczne hasło brzmi Polskie Sploty. Z tej okazji dla mieszkańców przygotowano kilka atrakcji w czasie dwóch weekendów. Obchody zainauguruje w najbliższy piątek, 6 września o godzinie 19:00 koncert zatytułowany Przybyli ułani pod okienko w wykonaniu kameralnego chóru Incanto pod dyrekcją Magdaleny Chudzieczek-Cieślar. W sobotę 7 września o godzinie 15.30 w sali kominkowej odbędzie się konferencja Towarzystwa Miłośników Dziejów Pabianic poświęcona Bitwie Pabianickiej na tle kampanii wrześniowej. Podczas drugiego weekendu, w sobotę 14 września w godzinach od 12 do 17 muzealnicy zachęcają do zwiedzania wystaw muzealnych. Natomiast o godzinie 15 dr Łukasz Grzejszczak rozpocznie wykład pod tytułem Manewry bieliźniarstwa o damskiej bieliźnie XIX-XX wieku. Pabianickie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa zakończy w niedzielę 15 września spacer pod tytułem Pabianice – Miastem Ziemi Obiecanej. Start przed dworem renesansowym o godzinie 15.30. Zapisy do 9 września prowadzi Pabiański Oddział PTTK, ulica Traugutta 2, telefon 42 215 59 46. Miejski Ośrodek Kultury prowadzi nabór do sekcji artystycznych działających w placówce przy ulicy Kościuszki. Zapisy prowadzone są do 13 września. Wystarczy przyjść i wypełnić kartę uczestnictwa. Zajęcia ruszają 16 września. Więcej informacji na temat oferty Miejskiego Ośrodka Kultury w dzisiejszym programie Pytanie do. Ponadto wszelkie informacje o zajęciach są również dostępne na stronie internetowej placówki. Jeżeli już mowa o ofercie zajęć pozaszkolnych, Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 8 do 14 lat do uczestnictwa w zajęciach teatralnych. Zapisy prowadzi Małgorzata Śmiałkowska. Na koniec programu zajrzyjmy do kina Tomi. Na dużym ekranie można zobaczyć najnowszy film Patryka Wegi Polityka. W Pitbullu reżyser zajął się policją, w Botoksie wziął pod lupę służbę zdrowia, a teraz przyszedł czas na polską scenę polityczną. Co robią i jak zachowują się najważniejsi ludzie w kraju, kiedy gasną światła kamer i spadają maski? To film o przedstawicielach wszystkich frakcji i ugrupowań politycznych w Polsce, o rządzących i opozycji, o świeckich liderach i politykach w sutannach. Kolejna propozycja, film pod tytułem To, rozdział drugi. 27 lat po tragicznych wydarzeniach w Dery, dorośli członkowie klubu frajerów powracają do miasteczka, aby ponownie zmierzyć się z zabójczym klaunem. Od piątku natomiast, 6 września, propozycja dla miłośników kina przygodowo-familijnego, film Dora i Miasto Złota. Dora usiłuje rozwikłać tajemnicę zaginionej inkaskiej cywilizacji, aby uratować swoich rodziców. Dzień później, 7 września, premiera animowanego filmu Angry Birds, film drugi. Skomplikowana relacja nielotów oraz sprytnych zielonych świnek przenosi się na wyższy poziom. Kiedy wyspy zamieszkane przez Angry Birds i świnki znajdują się w niebezpieczeństwie, a nowy wróg da o sobie znać, Red, Chuck i Bomba rekrutują Silver, siostrę Chucka i łączą siły z Leonardem i jego drużyną, tworząc super team, który ma ocalić ich domy.